Cześć kochani. Akurat buforuje się na moim YouTubie nagranie przeze mnie, analiza przepisów dotycząca i statutu oczywiście tego stowarzyszenia, że tak powiem, którego wczoraj była konferencja. Nazwy nawet mi się nie chce wymieniać ich, a jest Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności. Zrobili piękną konferencję. Szkoda tylko, że zapomnieli powiedzieć, jak to wygląda od strony podatkowej. Po co im to stowarzyszenie? Ale ja sprawdziłem statut, bo akurat tym się zajmuję. I druga sprawa. No tutaj mecenas Maja chyba się za daleko zagalopowała w swojej wypowiedzi, twierdząc, że pisma prawników korporacyjnych, czyli radców i adwokatów, są wyższej jakości niż pisma prawników, którzy nie są na smyczy sądów dyscyplinarnych. Także krótkie moje oświadczenie. To, co padło na konferencji, uważam za pierdolenie. Co oficjalnie padło. Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa z uwagi na statut zwolnione będzie z podatku dochodowego w zakresie wskazanym przepisami. Czyli tam działalność naukowa, szkolenia, takie wiecie, no. Jak tu zyskać pieniążki prostym kosztem. Po uzyskaniu statutu OPP, czyli po określonym okresie działania spełniającego wymagania do uzyskania statutu OPP, dodatkowo jego członkowie, przedsiębiorcy, bo radcowie są przedsiębiorcami, będą uprawnieni do odliczania sobie podatku dochodowego poprzez przekazanie 6% w formie darowizny na to stowarzyszenie. Czyli mają oddać pieniądze do Skarbu Państwa, sobie oddadzą do stowarzyszenia. Swojego własnego stowarzyszenia, więc sobie to już pięknie rozprowadzą między sobą. Czyli sami sobie zrobią dobrze generalnie. Co dalej? Co jest istotne? Godzina 20 minut wypowiedzi na tej konferencji zarejestrowane, między innymi jest to opublikowane na moim kanale. Godzina 20 minut, gdy Maja zaczyna pierdolić od rzeczy, że wyłącznie radcowie adwokaci mają prawo do reprezentowania w organach administracji publicznej i sądach. Gówno, prawda? Wystarczy otworzyć KPC, KPA i inne i KPK i zobaczymy, kto może. Radcowie wcale nie są aż tak potrzebni do działania w sądach. Więc jest to pieprzenie, że są to profesjonaliści. Jaki to profesjonalista, jeżeli ma taki sam magister? Inaczej, czym się różni magister adwokat, radca prawny od magistra nie będącego adwokatem czy radcą prawnym? Taki sam poziom wykształcenia, taki sam poziom umiejętności. Rozumiem, jakby był doktor. Doktor stoi wyżej nad magistrem, ale żaden kurwa pierdolony magisterek nie będzie się stawiał wyżej ode mnie. Bo ja też jestem magistrem i nie pozwolę na takie traktowanie. Więc Maja, spierdalaj z tym, co mówisz. Także, moi drodzy, osobiście wykluczam jakąkolwiek współpracę z prawnikami z tego stowarzyszenia, ponieważ uważam, że zatajili prawdziwy cel, który w moim ocenie jest właśnie pomniejszenie podatków odprowadzonego do Skarbu Państwa w sposób całkowicie legalny. Ale uważam, że to jest celem tego stowarzyszenia. Korzystam z wolności słowa. Także wykluczam z nim jakąkolwiek współpracę. Krajewski Consulting ani Adam Kłoszewski nie będzie współpracował w jakimkolwiek stopniu z jakimkolwiek prawnikiem ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności, ponieważ uważam osobiście, że jest to stowarzyszenie prawników dla kasy, a nie głos wolności. A no, nazwę każdy może obrać, jaką sobie chce, bo tutaj no, nie ma z tym problemu, nie ma żadnych określonych terminów w tej nazewnictwie. Uważam, że jest to podciągnięcie się pod grupę wolnościową tylko ze względów finansowych. Zresztą wczoraj, gdy wolnościowcy zostali zatrzymani na ulicy Żytnia na komisariacie, żaden z nich nie ruszył swoich czterech liter, swojej dupy i nie przyjechał pomagać wyciągać chłopaków z aresztu. Pięknie mówią, ale krasomówcze gadanie ma też drugie dno. Powiem tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że gówno trzeba dobrze opakować, żeby się nieźle sprzedało. Coś, co ładnie wygląda, no to mamy też inne powiedzenie, które powiedział mi mój przyjaciel Solis z Paragwaju, Eliach, powiedział mi coś takiego. Lucyfer był najpiękniejszym z aniołów, ale zdradził samego Boga. I tak samo uważam, że ma to zastosowanie do tego typu różnego rodzaju działań różnych grup prawników, bo to nie chodzi tylko o tą grupę, chodzi ogólnie o różnego rodzaju cwaniaczenie, żeby tylko ładnie się sprzedać, a tak naprawdę, żeby dojść kasę i żeby mieć wpływy i możliwości. Ci prawnicy, żaden nie stawił się, żeby pomóc chłopakom zatrzymanym wczoraj na policji.
Więc sorry, pięknie mówią, ale za słowami nie idą czyny. Więc generalnie od Stowarzyszenia Prawników Głos dla Wolności wcale, to ja się odsuwam w 100% i uważam, że to stowarzyszenie powinno się nazywać Stowarzyszenie Prawników Głos dla Kasy. No bo wczoraj ta ich wypowiedź w mojej ocenie taki właśnie miała charakter. Do Mai tylko jedno słowo, spierdalaj. Odpieprzy od prawników, którzy nie są na smyczy korporacji, bo możemy cię jeszcze zaskoczyć, co my potrafimy i się zweryfikujemy, czy jesteś lepszy od nas, czy my może jesteśmy lepsi od ciebie. Co do sądów dyscyplinarnych i odpowiedzialności prawników przed sądami dyscyplinarnymi, sprowadza się to do tego, że jak prawnik, któryś się postawi temu, któryś jest w radzie adwokackiej wyżej, bądź w radzie radców prawnych, bądź w radzie notarialnej, to po to jest sąd dyscyplinarny, żeby pod pozorem legalności wypierdolić go z zawodu. I wtedy nie jest radcą lub adwokatem, tylko sobie działa samodzielnie. Z jednej strony to jest całkiem fajne, bo jest święty spokój. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale pierdolenie, że magister radca prawny lub magister adwokat lepiej sporządzi pismo niż magister prawa nie będący radcą lub adwokatem, jest po prostu kłamstwem. To jest bzdura. To jest robienie sobie reklamy i uważam, że wszyscy prawnicy, którzy wypierli się, pokazali faka Radzie Adwokackiej bądź Radzie Radców Prawnych, powinni teraz wytoczyć ci powództwo. Ja nie będę się w to bawił, bo kurwa nie mam czasu na takich jak ty, mam ważniejsze sprawy. Nie. A ty do takich spraw nie należysz, żeby na ciebie tracić czas. Chyba, że mnie wkurwić bardziej, no to wtedy wyłożę pieniądze i się pobawimy w sądzie na proces. Albo też skorzystam z różnego rodzaju instytucji, uzyskam zwolnienie z kosztów procesowych i cię kurwa bez kosztów dojadę. Procesie. To pierdolenie twoje, mecenasino. Także moi kochani, nie wiem jakie korzyści ma blondyna z Rebel 24 za promowanie tego środowiska, czy osobiste, czy majątkowe. Nie interesuje mnie to, niech się ona tłumaczy, dlaczego tak ich broni. Ja osobiście polecam trzymać się z dala od tych ludzi, bo wczoraj po prostu pokazali, że za słowami nie idą żadne czyny. Wypieli się na ludzi, którzy zostali zatrzymani na ulicy Żytniej. Oni się wypieli, nie przyjechali. Mówili o wolności, przemilczeli temat podatków, a gdy było trzeba pojechać walczyć o wolność, nie było żadnego. Także sobie obejrzyjcie, nie wiem, za godzinę, za dwie powinien być spofurowany materiał już dostępny na moim kanale YouTube. Możecie przejść przez moją stronę adamkloszewski.com i tam jest analiza przepisów, jak to wygląda. Jak to wygląda od strony prawnej, jeżeli chodzi o statut takiego stowarzyszenia, z czym to się wiąże. Także co miałem wam do powiedzenia na temat Stowarzyszenia Prawników Głos dla Wolności w Stowarzyszeniu Prawników Głos dla Kasy, a nie dla Wolności, to wam powiedziałem. Maja ma u mnie przeklapane do końca. A zresztą nie chcę w ogóle mieć nic wspólnego. Pokazali kim są, w jakim są towarzystwie. Tomek Różański był, nie dopuścili go do głosu, mimo że pół godziny chłopak trzymał rękę w górze. Generalnie uważam, że ci ludzie chcą po prostu skorzystać z okazji i zarobić. W mojej grupie, wśród moich ludzi, nie wiem, może na Facebooku to niech sobie będę, bo to mi to wisi, ale wśród moich znajomych nie ma dla nich miejsca, bo nie uważam ich za ludzi uczciwych w sposób wystarczający, aby mogli chwalić się znajomością z moją osobą. To tyle. Stowarzyszenie Prawników Głos dla Wolności jest i prawnicy, którzy zasiadają tam, są u mnie skreśleni. Ja nie chcę mieć z nimi absolutnie nic wspólnego. Jesteśmy dokładnie po przeciwnej stronie barykady. Pozdrawiam was. Cześć. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w życiu. I wtedy ci ludzie, którzy szli z nami i rozmawiali z nami, a była to wielogodzinna, przepiękna manifestacja, przepiękny biało-czerwony marsz. Zadawali nam mnóstwo pytań, i z których wynikało, że jest ogromna potrzeba skonsolidowania naszego środowiska prawniczego, które działa, ale jest bardzo rozproszone. I wtedy 8 sierpnia w Katowicach podjęliśmy decyzję o założeniu naszego stowarzyszenia. Taka jest krótka geneza. Dzisiaj po raz pierwszy jesteśmy tutaj oficjalnie przed Państwem i chcemy powiedzieć
jak ma wyglądać przekaz, który będzie płynął od władz towarzystwa, nie oczywiście od wszystkich innych członków. Po czym poznać, że władza chce nam odebrać wolność? Po tym, że chce nam odebrać wolność słowa. Benjamin Franklin. Dlaczego się nie szczepimy na przykład? Dlatego, że słyszymy jeden wielki medialny przekaz o dobrodziejstwie szczepionek. Dlaczego się nie szczepimy? Dlatego, że słyszymy ten sam jeden wielki medialny przekaz pochodzący z wszechpotężnej propagandy i manipulacji. A o negatywnych skutkach szczepień, chociaż nasza konferencja nie jest poświęcona naprawdę tylko szczepieniom, dowiadujemy się często z niszowych, często prymitywnych środków masowego przekazu. Jeżeli tak, to jaka jest odpowiedź na to pytanie? Co z tym zrobić? Myślimy, że tylko krytyczne myślenie jest szansą na przeżycie w dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej. Obywatel ma po prostu prawo do prawdy, także tej najgorszej, po to, żeby podjął świadomą decyzję. Bo przecież wiemy doskonale, że decyzja człowieka nieświadomego nie jest decyzją człowieka wolnego. Każdy ma prawo pod gradem kul pójść pod swojego przyjaciela i go wyciągnąć, ale uratować mu życie. Ale musi być to decyzja świadoma i odpowiedzialna. Jeżeli tak, to jak tą świadomość uzyskać? Świadomość może być wykuta tylko w wolnym, niczym nieskrępowanym dialogu dopuszczającym wątpliwości. Wszak wszyscy wiemy, że każdy się może mylić. Naukowcy również. Zresztą poglądy naukowców się zmieniają, diametralnie się zmieniają w miarę postępu nauki, rozwoju medycyny. I to właśnie tylko to, wątpliwości i krytyczne myślenie, to droga do znalezienia prawdy. Zawsze te czynniki prowadziły do wielkich odkryć. I jeżeli tak, to głos wolności musi być głosem krytycznym. Nie ma innego wyjścia. Bezkrytyczny głos nie jest głosem wolności. Temu chcemy się poświęcić. Jeżeli tak, idąc dalej, to odpowiedzialność za dławienie głosu krytycznego jest odpowiedzialnością władzy za skutki niepodejmowanych świadomych decyzji. I wtedy my, prawnicy, musimy wkroczyć. My znamy i mamy wiedzę o narzędziach. Możemy połączyć skutki z przyczyną. Nawet gdyby jeden człowiek na milion był pokrzywdzony przez działania władzy, przez propagandę, przez manipulacje, to jest to wystarczający powód, żeby nasze stowarzyszenie stanęło w jego obronie, mało tego, żeby żądało zadośćuczynienia. Proszę Państwa, wiemy dobrze, że wszystko mija. Wszystko mija. Nasze miłości, nasze przyjaźnie. Epidemia też minie, tak jak każda. Ale pozostaną ofiary. My jesteśmy tu po to, żeby zbierać informacje, podawać je krytycznej i naukowej analizie, wyciągać wnioski i przedkładać je niezależnym sądom z naciskiem na niezależność do rozstrzygnięcia. I jeszcze jedno. Czym różnimy się od innych ruchów i stowarzyszeń? Prawniczych oczywiście. Merytorycznie tym, że pogłębiamy nasze pole działania o sprawy wynikające z palącej, aktualnej sytuacji. Dlatego to jest takim, jakby stało się bodźcem. Natomiast będziemy odnosić się do wszystkich płaszczyzn naruszania wolności w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego.
Mamy nadzieję, że skupimy wszystkich rozproszonych prawników, którzy reprezentują poglądy podobne do naszych. Wiemy, że mamy wspaniałe stowarzyszenia broniące niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, tych wspaniałych ludzi, którzy są zsyłani niemalże na, jak na Sybir za starych czasów. Ale byliśmy rozproszeni. Naszym celem jest związać adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, wszystkich praktycznie prawników wykonujących te zawody po to, żeby skupić doświadczenie, siłę, odwagę, no i naszą ideę wykuwania wolności poprzez wszechpotężne kłamstwo. Dziękujemy bardzo pani prezes. Teraz głos zabierze członek władz stowarzyszenia, członek zarządu, pani mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Dzień dobry, kochani. Kochani, jednoczymy się, ponieważ cały czas namawiam was na to, żebyście wy jednoczyli się między sobą, żebyśmy łączyli swoje siły.